Siemano siemano, z tej strony Wasz ulubiony diabelski Jupiter. Dzisiaj opowiem pokrótce na czym polega inkrustowanie, albo po polsku inkrustowanie, klejnotem pomocniczym oraz przenoszenie mocy legendarnych klejnotów. Tak jak widzicie czytam komentarze, a prośba o taki materiał pojawiała się w nich dość często. Jeśli więc macie jeszcze jakieś propozycje tematów do omówienia w kolejnych filmach, no to oczywiście się nie krępujcie. Ja niezmiennie jestem Dukat, witam Was serdecznie na moim kanale, i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. No to jako pierwsze weźmy sobie na tapetę inkrustowanie klejnotem pomocniczym. Dzięki tej opcji dostępnej u uczynnicy złotnika możemy umieścić dodatkowy, pomocniczy, legendarny klejnot w już osadzonym legendarnym klejnocie. I wtedy Afiks tego głównego klejnotu, to tutaj, zostanie zastąpiony afiksem klejnotu pomocniczego, ale uwaga, będzie to afiks rangi pierwszej. Natomiast jednocześnie rezonowanie oraz współczynnik bojowy pozostaną niezmienne. No i weźmy tu na przykład, mam odłamek niestabilności, klejnot dwugwiazdkowy, klikam sobie ten guzik, klejnot pomocniczy i tak jak widzicie, mogę w tym miejscu yy, wsadzić... Każdy dwugwiazdkowy klejnot, który mam w ekwipunku, pod warunkiem, że nie będzie on się powielał z już jakimś osadzonym klejnotem. No ja tu akurat mam dużo czaszek mrozu, bo chcę ten klejnot wymaksować jak najbardziej, jak najbardziej się da. No ale weźmy na przykład pirogenną pogardę. I w tym momencie wygląda to tak, że z odłamku niestabilności zostało rezonowanie, został współczynnik bojowy. Natomiast ten magiczny afiks jest zapożyczony od pirogennej pogardy, ale tak jak wspomniałem wcześniej, jest to afiks rangi pierwszej. Mimo tego, że odłamek niestabilności jest na randze piątej, to ten afiks tego klejnotu pomocniczego jest rangi pierwszej. Tak jak widzieliście, pirogenna pogarda, którą tutaj wsadzałem, była bodajże rangi szóstej, ale to i tak nic nie zmienia. Cały ten proces jest oczywiście w pełni odwracalny, więc nie musimy się martwić o utratę naszych klejnotów. Wystarczy wejść jeszcze raz, sobie tutaj w to menu kliknąć usuń klejnot pomocniczy i tak jak widzicie, wszystko wróciło do normy. No i generalnie w ten sposób możemy osadzić klejnoty jednogwiazdkowe w jednogwiazdkowych, dwugwiazdkowe w dwugwiazdkowych i pięciogwiazdkowe w pięciogwiazdkowych. Nie można osadzić klejnotów jedno- lub dwugwiazdkowych w klejnotach pięciogwiazdkowych, natomiast w przypadku klejnotów pięciogwiazdkowych, dużo tego pięciogwiazdkowych można używać ich na dowolnym poziomie jakości. Czyli jeżeli mam tutaj niepokojące następstwo jakości 3 na 5, to mógłbym na przykład jako klejnot pomocniczy dać jakikolwiek inny klejnot pięciogwiazdkowy dowolnej jakości. Może to być 2 na 5, 3, 4, 5, nie ma znaczenia. I jeszcze raz tylko przypomnę, że ten efekt klejnotu zastępczego, tego klejnotu pomocniczego, ten afiks zawsze będzie a fixem poziomu pierwszego, niezależnie od tego, jaki poziom ma ten pierwotny klejnot, ani niezależnie od tego, jaki poziom ma klejnot pomocniczy, który chcemy w nim umieścić. Drugą opcją jest przenoszenie mocy klejnotu. Ta funkcja legendarnych klejnotów umożliwia nam wykorzystanie mocy nieużywanych klejnotów pięciogwiazdkowych bez ich utraty. Funkcja ta składa się z trzech takich współistniejących elementów, czyli pozyskania, nasycenia oraz przeniesienia mocy. Pozyskiwać, nasycać i przenosić moc klejnotów można wyłącznie w przypadku klejnotów pięciogwiazdkowych dowolnej jakości, pod warunkiem, że klejnoty te są na minimum drugiej randze. Tak jak widzicie, jak wybiorę jakiś klejnot dwugwiazdkowy czy jednogwiazdkowy, to to pozyskiwanie mocy mam nieaktywne. Natomiast wybierając jakikolwiek klejnot pięciogwiazdkowy, mogę pozyskać z niego moc. Oczywiście należy przy tym pamiętać, że takie te działania nie zmieniają w żaden sposób ani rangi, ani jakości tego klejnotu. No i takie pozyskiwanie mocy klejnotu usuwa tą moc z legendarnego klejnotu czyniąc go nieaktywnym, i powoduje umieszczenie tej mocy w naszym kwipunku. Nieaktywnego klejnotu nie można oczywiście ulepszać ani osadzać w gniazdach. Natomiast można go wykorzystać w charakterze klejnotu pomocniczego, co też omawiałem dosłownie przed chwilą. Jeśli użyty klejnot był nieprzypisany lub przypisany, ta pozyskana moc tego klejnotu będzie miała taki sam status. I tak jak widzicie, taki nieaktywny klejnot jest taki wyszarzały. Nie mogę go w tej chwili osadzić, on został z automatu wyjęty z mojego ekwipunku. A sama jego moc, tam było 400, 400 parędziesiąt. Fragmentów. To, to chyba nie ta zakładka. O, tu mam 492 fragmenty, natomiast chyba 475 pochodzi z tego, zostało pozyskane z tego pięciogwiazdkowego klejnotu. Procesem odwrotnym jest nasycenie mocą. Opcja ta powoduje przeniesienie mocy klejnotu z ekwipunku na ten nasz nieaktywny klejnot, aby przywrócić mu pełną funkcjonalność. I tutaj możemy wykorzystać albo tą pozyskaną moc, te przypisane fragmenty klejnotu, czy nieprzypisane fragmenty klejnotu, albo inne legendarne klejnoty. Nie ma tu żadnego znaczenia. Po prostu chodzi o to, żeby mieć wymaganą ilość tych fragmentów klejnotów, żeby nasycić mocą ten pięciogwiazdkowy legendarny klejnot. Jeszcze taka ciekawostka: jeżeli ten nieaktywny klejnot jest nieprzypisany albo przypisany, to aby zachować ten status, każdy wykorzystany materiał do tego nasycenia również musi być odpowiednio nieprzypisany lub przypisany. Należy przy tym pamiętać, że legendarne klejnoty wykorzystane do nasycenia mocą są traktowane tak samo jak w przypadku zużycia legendarnego klejnotu w celu pozyskania jego mocy. Czyli jeżeli wybrałbym do nasycenia jakieś te klejnoty jedno- czy dwugwiazdkowe, które tam widzieliście na liście, no to po prostu zostałyby one no, zużyte, jak gdyby, tak, do tego nasycenia. No, i na koniec mamy samo przeniesienie mocy pomiędzy dwoma klejnotami. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku nasycenia, przeniesienie mocy powoduje transfer mocy do nieaktywnego legendarnego klejnotu i przywrócenie jego pełnej funkcjonalności. Ja sobie może tutaj znowu pozyskam tą moc z niepokojącego następstwa, żeby było nieaktywne, i pokażę Wam, jak to wygląda. Bo taką najważniejszą różnicę w tym procesie stanowi fakt, że początkowo musimy wybrać inny pięciogwiazdkowy legendarny klejnot o dowolnej jakości, co najmniej drugiej rangi, aby zapewnić moc dla tego klejnotu nieaktywnego. I przy takim przeniesieniu klejnot dostarczający moc stanie się nieaktywny, a ten, na który przenosimy tą moc na powrót, stanie się aktywny. Oczywiście jeżeli byłby taki przypadek, że ten pięciogwiazdkowy klejnot nie będzie miał tyle mocy, żeby yy, aktywować ten nieaktywny, trochę tak masło maślane, no ale wiecie o co mi chodzi, no to wtedy musimy dołożyć innych materiałów, czyli, czyli albo wykorzystać fragmenty klejnotu, albo jakieś inne legendarne klejnoty, żeby, yy, żeby tutaj przenieść tą moc. No i tak jak widzicie przeniosłem moc z krwistego nefrytu na niepokojące następstwo, teraz z powrotem mogę nasycić sobie krwisty nefryt pozyskaną wcześniej mocą, takie trochę w kółko to robię, no ale chcę Wam pokazać, jak to działa. Oczywiście podczas takiego przenoszenia mocy, jeżeli byśmy używali zarówno tych fragmentów, jak i tych, tych klejnotów innego rodzaju, no to w dalszym, w dalszym ciągu mają zastosowanie zasady dotyczące statusu przypisania, albo nie tego klejnotu. Czyli jeżeli pięciogwiazdkowy klejnot, który chcemy aktywować był nieprzypisany, no to musimy do tego przeniesienia mocy wykorzystać całą tą moc nieprzypisaną, czy też nieprzypisane legendarne klejnoty, bo w innym przypadku stanie się on przypisany do postaci. Dobra, ja sobie osadzam z powrotem te mm, pięciogwiazdkowe klejnoty, które wyjąłem na potrzeby tego filmu. Tak jak widzicie, w ekwipunku mam trochę Czaszek mrozu i żarliwych kłów, więc w jednym z kolejnych materiałów poulepszamy sobie te, te legendarne klejnoty. Zrobimy taki atak na nowe skrzydła, na podbicie rezonansu. No a tak naprawdę, jeżeli chodzi o te mechaniki związane z legendarnymi klejnotami, no to sądzę, że byłoby na tyle. Szkoda trochę, że nie można ich zastosować. Czyli nie można pozyskiwać mocy i przenosić mocy z klejnotów dwóch gwiazdkowych, bo to znacznie ułatwiłoby rozwój postaci i zmianę konfiguracji legendarnych tych klejnotów. Zaoszczędzilibyśmy sporo duplikatów, co za tym idzie sporo gem poweru, sporo platyny, no jak to zwał, tak to zwał. No ale to byłoby zbyt piękne i byłoby po prostu zbyt łatwe. Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się ten dzisiejszy materiał, to ja niezmiennie gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, a na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.